Chciałbym przybliżyć Państwu aktualną sytuację w Czechach spowodowaną koronawirusem. Jakie są bariery, ograniczenia, możliwości dla polskich przedsiębiorców? 12 marca ogłoszony został stan wyjątkowy, który potrwa minimalnie do 30 kwietnia. Od 18 marca obowiązkowe jest zakładanie maseczek chroniących usta i nos przy wyjściu z domu. Noszenie maseczek skutkuje. Widać uspokojenie sytuacji. Rząd przygotował harmonogram rozluźnień w celu powrotu do stanu sprzed pandemii. W każdy kolejny poniedziałek dojdzie do zniesienia kolejnych ograniczeń, czego finałem będzie zniesienie wszystkich ograniczeń w dniu 8 czerwca. Harmonogram ten dostępny jest na stronie naszego biura. Widoczne jest mocne zahamowanie gospodarki. Motor napędzający, czyli sektor samochodowy i przemysłowy, dosłownie się zatrzymał. Duże straty ponosi branża ogólnousługowa oraz hotelarsko-turystyczna. Szacunki analityków wskazują, że spadek produkcji gospodarczej może osiągnąć nawet 6,5%, co oznacza gorszą sytuację ekonomiczną niż w 2009 roku w czasie ostatniego kryzysu finansowego. Rząd czeski wdrożył kilka programów mających na celu wsparcie gospodarki. Pakiet wsparcia wynosi łącznie 1 bilion koron czeskich, czyli 37 miliardów euro. W obecnej chwili dużym wyzwaniem jest przede wszystkim sektor e-commerce. Czesi są otwarci na zakupy w internecie, co obecnie jest bardzo naturalne. Widzimy wzrost popytu w kategoriach elektronika ponad 30%, kosmetyka domowa ponad 150%, odzież i obuwie ponad 300%. Rośnie wartość zakupów żywności właśnie w sklepach typu E. Kolejnym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców mogą być przetargi publiczne, które dostępne są na stronie czeskiego Ministerstwa Rozwoju. W razie potrzeby pomocy bądź pytań związanych z rynkiem czeskim, zapraszamy do kontaktu.